Jedno mam pytanie do pani przewodnicząca. Jak dla pani spór jest taki normalny, to dlaczego wasz polityk Krzysztof Śmiszek chce proponować nowe przepisy, które mają cenzurować konkretne opinie? Nie chcemy takich przepisów i powinniście się powstrzymać, zaakceptować to, że spór. O czym pan mówi? O jakich tak, mam na myśli te przepisy, gdzie pod nazwą mowy nienawiści chcecie zakazać krytyki waszego programu ideologicznego. Ten zakaz mowy proszę nienawiści się przyzwyczaić, że jest spór, tak jak pani mówi. Chronionych kategorii przed właśnie tą mową nienawiści. Czyli cenzurę chcecie wprowadzać. Dokładnie tak samo, jak my nie chcecie. Jak my nie chcieliście odwołać za brak cenzury prewencyjnej wystąpień posłów. Obrażania kogoś ze względu na jego pochodzenie etniczne czy i wy będziecie określać, co to jest obrażanie, tak? Pani będzie to określać. To będzie o tym decydował sąd, bo ten przepis już jest. On funkcjonuje. No to skoro jest, to wystarczy. Nie trzeba więcej. Nie, bo tam jeszcze brakuje jednej kategorii, między innymi tożsamości psychoseksualnej. Nie ma w polskim prawie pojęcia mowy nienawiści. To jest kalka językowa z angielskiego hate speech. Przepis, który zabrania gdzie wy chcecie, żeby ludzie szli za poglądy do więzienia.